Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj zrobię smaczną surówkę z czerwonej kapusty, z kukurydzy, marchewki, cebuli i jogurtu greckiego. Zaczynamy od posiekania kapusty. Siekam jak najdrobniej potrafię. Głąba zostawiamy w spokoju, jego nie siekamy. Kapustę przekładam do większej miski i sypię solą. Chodzi o to, żeby trochę zmiękła i puściła wodę. Teraz zajmę się ogórkiem. Najpierw go przekroję na pół i jeszcze raz na pół, ale wzdłużnie. Wydrążę miąższ. Robię to łyżeczką. Cebulę kroję w pół plasterki. Pokrojoną cebulę przekładam do ogórków. I również przesypuję solą. Również chciałbym, żeby cebula i ogórki puściły po prostu soki. Kolejną rzeczą, którą musimy się zająć, to jest jogurt grecki. Mam tutaj przygotowane jakieś 3-4 łyżki i do niego wetrę teraz 2 ząbki czosnku. Ścierając na tarce wydobywamy więcej aromatów z czosnku i mniej go marnujemy niż w zwykłej takiej wyciskarce. Dodaję trochę oliwy. Sól. Trochę pieprzu. Wkroję trochę kopru. Jeżeli jogurt wydaje nam się za kwaśny, to dodajemy troszeczkę cukru lub miodu. Teraz możemy składać naszą surówkę. Do większej miski przekładam kapustę. Ją jeszcze trochę tak ściskam, żeby pozbyć się jak najwięcej wody. To samo robię z cebulą i ogórkami. Dodaję 200 g kukurydzy z puszki. I na tarce ścieram 2 większe marchewki. I gotowe. Przekładamy jogurt. I surówka zrobiona. Więc teraz spróbujmy.
Taka surówka idealnie pasuje do każdego praktycznie obiadu. Jest bardzo smaczna, bardzo łatwa w przygotowaniu. Lekko chrupie kapusta, trzuć, czosnek, jogurt grecki, do tego kukurydza z puszki. Wszystko fajnie się uzupełnia. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego.